przyjechali zawodnicy z 11 klubów. Jest to Koszalin, 3 kluby, jest to Ustka, Złocieniec, Świnoujście, Gdańsk. No, mamy też klub taki, który dopiero rozpoczyna działalność swoją na jeziorze Pile. Pierwszy rok przyjechali do nas zobaczyć, jak wyglądają regaty i pokazać swoim zawodnikom. Zachęcić ich do żeglarstwa. Także przyjechało generalnie 68 zawodników. No i myślę, że pogoda jest piękna, akurat taka żeglarska, gdzie jest słoneczko i jest wiatr, nie jest zbyt silny właśnie dla tych młodych żeglarzy, aby się nie przestraszyli bycia na wodzie. W każdym razie zabezpieczenie na wodzie jest tak zrobione perfekcyjnie, że tutaj jakiegokolwiek zagrożenia nie ma, ale pogoda i tak nam sprzyja, więc regaty są rozgrywane w idealnych warunkach. W jakim wieku są ci młodzi żeglarze? Oj, najmłodszy ma chyba 6 lat, do 18 lat. Szczecinek ile wystawił załóg? Szczecinek wystawił załóg 15 bodajże. I z jakimi szansami? No różnie. W klasie Optymist myślę, że będzie na pudle. W klasie Kadet też powinniśmy się w pierwszej trójce zmieścić. Klasa 420 też mamy duże szanse. I w laserze, w laserze nie mamy zawodników, chociaż po raz pierwszy w tym roku laser występuje na naszej ziemi, czyli są regaty organizowane w klasie laser i myślę, że to się przyjmie tutaj.